Cześć tu! Oluś i tatuś! Siemanko, niezłe dzisiaj pokazywanko. Tu za tymi drzwiami co jest, Olusiu? Pokój Tobiaszka. Tobiaszka, czyli brata Olusia, mojego Ponczusia. Mój synuś drugi jest za kamerą, czyli jest dzisiaj kamerzystą, tak. Czyli wyraził zgodę na to, żebyśmy zrobili rum-tum. Prawda? W pokoju. Kiwnij kamerą, że tak, kiwa głową, że nie. Tak, kiwnij, że tak. No jak nie, a nagrywasz nas. Dobra, wstawaj i idziemy. Lecimy. Najpierw zaczniemy od pokazania całego pokoju. Tu po prawo, aha, na lewo, dobrze, na lewo oczywiście telewizorek, bo konieczna w tych czasach mała półeczka. Tu jakieś gry na pożyczone bodajże, a nie, to są to gry Tobiaszka. Kupiona. Fallout i Harry Potter, jakaś stara gra chyba, prawda? Teraz tak. O matko boska, muszę schować, bo tutaj coś było zostawione. Patrzymy, sprzęt. Mam, ale to modliszki na końcu pokażemy, bo Tobiaszek ostatnio kupił modliszki. Zaraz je pokażemy. Pokaż sprzęt, bo sprzęt jest bardzo fajny. Tutaj akurat coś oglądał. Tu mamy tak. Pokazuj nas, a my będziemy pokazywać. Tu mamy superowskie słuchaweczki, tak. Ale oczywiście odłączone, bo Tobiaszek nie chce mu się zakładać na uszy pewnie. One są z mikrofonem, Tobiaszku. No to machaj kamerką, jak nie chcesz się odzywać, że tak albo nie. A, są podświetlone. To jest wszystko firmy Genesis. On tu ma, tu część kupił sam. Część dostał w tamtym roku na gwiazdkę, na przykład tą czaderską klawiaturę, teraz nie będziemy przełączać. Tak samo podświetla się jak to podkładka. Tu jest komputerek, mój mikrofon, który Tobiaszek używa, moja kamerka, którą Tobiaszek też używa. Nie kiwa głową, że nie, a jak na lekcjach online to używałeś. Ta nieprawda, z boku nie używałeś. Dobra, ten komputer niestety dużo rzeczy nie możemy nagrywać, prawda, Olusiu? Bo co się robi z komputerkiem? Muli, tak? I przycina. Pamiętasz, jak nagraliśmy teraz film i otwieraliśmy strony i się zacinało? Tak. Pamiętasz. Olusiu, co ci u Tobiaszka w pokoju najbardziej się podoba? Co? No. Najbardziej mi się podoba właśnie ten sprzęt. Ten sprzęt ci się podoba, a ja myślałem, że Lego, bo teraz będziemy, zanim pójdziemy do Lego, uważaj, to jeszcze wam pokażę jego czarderski fotel Diablo, gdzie ma nawet ze swoim imieniem Tobiasz Diablo. Okej, to wsuwamy. Lecimy teraz, gdzie, Olusiu? Do Lego. Ja będę ściągał, ty będziesz będę ci podawał, wybieram najciekawsze, potem mi Tobiaszek poda kamerkę. I pojadę, tutaj mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery półki. Na ostatnie jest Minecraft, na koniec zostawimy Minecrafta, prawda? Tak. Bo Minecraftem się bawiłeś. Tutaj mamy jakiś czaderski, mi się to podoba, to pokażę. To jest, nie wiem jak ten zestaw się... To jest statek widmo chyba. To statek widmo? A no to powiedz. Nie, to jest upiorny kuter. Upiorny kuter, a tak, bo to z duchami no tutaj na ten element pewnie świeci. Upiorny kuter, o to ci chodziło, tak? Co tutaj jeszcze? A, i dla mnie to jest fajne, nie wiem, to jest chyba z Harry'ego Pottera. Tak, to jest z Harry'ego. Nie. A. Z Hobbita. Z Hobbita. I tu jest ten pająk, który... Jest tu ten pająk? To jest ten? To jest tak, ten? To jest ten pająk. I są postacie, czy któreś postacie sprzedałeś? Nie sprzedałem. Bo Tobiaszek lubił Lego, już teraz nie lubi, więc czasem coś tam gdzie niegdzie, jak ma okazję, sprzeda, tak? To daj Tobiaszku, ja pokażę jeszcze tylko, co tutaj jeszcze jest. Zaraz to poprawię, na chwilę weźmiemy. Mamy tutaj taką pierwszą półeczkę pełno Lego. Tobiasz Lego dostawał od maleńkiego, czyli tak naprawdę od trzeciego roku życia. Na drugiej półeczce, co by wam tu pokazać? Mnie się zawsze najbardziej podobało z tych zestawów morskich, nie morskich, tylko mroźnych. Jak ten zestaw się te zestawy się nazywały? Ta seria? Nie Hand Inside. Jak to się nazywało, Tobiaszku? Nie wiem. Nie pamiętasz? Nie pamiętam. Nie, to nie było Hand Inside. Nie, to nie było to.
To było, to wszystko się dzieje na Antarktydzie, gdzie poszukują różnych minerałów i tak dalej. I są do tego różne rzeczy, chyba miał 5 czy 6 takich zestawów. Większy i mniejszy. Cztery zestawy mówi. I tu jeszcze jeden jest czaderski. To chyba sam kupił. Z taką podwodną. Nie wiem jak to ona się. To nie jest łódź podwodna. To jest do badań na bardzo głębokich wodach. I tutaj jak widzicie są miejsca, prawda Lusiu? Są miejsca dla naukowców, którzy pływają. Następny, kiedyś najbardziej ulubione, Tobiaszka. Daj Tobiaszku na chwilę. Już nie będę wyciągał. Zobaczcie, tu jeszcze pokażę tą przed chwilą, którą widzieliście. I teraz tu Gwiezdne Wojny. Ale najfajniejszy zestaw Gwiezdnych Wojen jest tutaj. Zobaczcie, tu. Z droidami. Jak ten pojazd się nazywa, Tobiaszku? Transportowiec droidów. Transportowiec droidów. I teraz, Olusiu. Najfajniejszy jest. Który? Ten z tą kapsułą. Ten z tą kapsułą. A ten też jest fajny. O! Tobiaszku, wyjmiesz czy nie? To ja wyjmę. Czy wyjmiesz, tak? Dobra. Tobiaszek nam wyjmie, pokaże. To chodź, zejdź, Olusiu. Tam, 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 tam. I kto tutaj jest? To jest. To jest z momentu z Hanna Solo, jak go zamroziło. I był przeznaczony, przekazany potem jak ten, Jabbie. A to jest Boba Fett. A to jest Boba Fett, tak jest, który go złapał, łowca nagród. Czaderski jest ten zestawik i fajne jest to pokazane. Han Solo. I ostatnie, najciekawsze, teraz Oluś będzie pokazywał. Tobiaszku, będziesz mu podawał, żebyś się nie denerwował. Ja ci potem pomogę to włożyć. To, co mówiłem, co na pewno was zaciekawi, Minecraft. Zobacz. Będziesz podawał, ja cię nie będę tutaj. Bardzo cię proszę. No dawaj, dawaj. A my w tym czasie... Olusiu, co jeszcze byś chciał pokazać tutaj? Jeszcze? No, powiedz. Co jeszcze bym chciał pokazać? Że jeszcze ten, jest tutaj graffiti. Takie jakby słuchawki. Tutaj ma szafę jeszcze. Szafa z ciuchami, nie będziemy tutaj mógł grzebać. Światełko takie fajne, elektryczne na chwilę. No zgaś. Cyk, cyk. Okej, Osko, super Osko. Już tam nam ściąga, żeby pokazać. Troszkę się na nas denerwuje, że każemy mu wyciągać, ale obiecałem, że pomogę mu to złożyć. Zaraz pomogę mu zdjąć i zaraz wracamy. 5 minutes later. I ściągnęliśmy już zestawik taki największy i drugi mniejszy, który jest najfajniejszy. I Olusiu, pokaż co ten zestaw z Minecrafta jest naprawdę czaderski. Już go mamy chyba ze 3 latka. I nawet teraz zobaczcie, on się rozkłada. Nawet więcej. On się rozkłada. I zaraz pokażemy co jest tam w środku. Tutaj jest, o, jak on się nazywa ten ludzik, zajrzyj. Ten, z mieczekiem tutaj, patrz tu. Pamiętasz? To jest Piglin, ale on jest zły. On jest zły Piglin, oj, dlatego może jest zamknięty. No tak, on jest pewnie. Tu jest cała komoda, to są jak zwykle skrzynki, w których przechowuje się różne rzeczy. A tu w tym jest, a nie, tu nie ma w tym. Tutaj jest przejście. Tam jest przejście? Gdzie jest przejście? O, jest! Są nożyce i jedzenie. Są nożyce i jedzenie, okej, Josko. I marchewka jest. Okej, Josko. Czy tu są jakieś, Tobiaszku, pułapki były w tym? O, pokażesz nam jedną jakąś pułapkę? Tu ja, jest też owca. Ja wiem, gdzie są. Dobra, to pokażę jedną Olek i jedną Tobisz. Zaczynamy. Poczekaj, niech jedną Tobisz pokaż. Tutaj jest ta. Nie, tutaj jest farma. Tu jest farma na górze. Oluś, pokaż pułapkę. Gdzie jest? A pułapka jest jedna, chyba jedyna jest tutaj. No to. Że tak się lawa odsuwa. A, i że się wpada, tak? Że się wpada. Tylko teraz... Pamięta, Oluś się nieraz bawił tym zestawem i on był niszczony tyle razy, że nie potrafiliśmy go już dobrze złożyć i teraz to się powinno całkiem. Okej, Josko, nie narzekamy. Teraz drugi zestaw z kaczką. To jest jakaś farma chyba kaczek. A ja wiem może kura. Jak to kur. Naprawić. To jest kur? To jest jak kaczka, a nie kura. To są kury? Olek, ma kaczek w Minecrafcie. To są kury? Tak.
to przepraszam, popełniłem faux pas. A czy tu była jakaś postać? Tak naprawdę dwa zostały połączone. Bo był taki malutki z farmą arbuzów i malutki z tej samej serii z farmą kurczaków. Farmą kurczaków. A była jakaś postać w tym zestawie? Z kurami? Wiem, że z kurami nie pamiętam. Poza wilkiem chyba Alex była. A w tym, tym był Steve i Villager. Okej, dobra, lecimy jeszcze zobaczyć, co tutaj zostało z Minecrafta. Jakieś mniejsze zestawy. A te z nohami, jak one się nazywają? Villager. Villagerowie, dwóch villagerów. I oni nie, czego pilnują? Co? No. Ty mówisz o Villager. A ten duży, biały, golem. Jak on się... Jak? Golem. Golem. A ci jak się nazywają? Villagerzy. Pillagerzy pilnują golema tu w tym zestawie. Subcio Rosko. Dobra, ostatnia rzecz. Tu jeszcze wam pokażemy półeczki, książeczki, jak to powinno być. Pamiętajcie, czytajcie. Pamiętajcie też ważną rzecz. Nie zostawiajcie ładowarek w kontakcie, bo ciągnie prąd. I ostatnia rzecz. Postaram się wam pokazać. Oluś, trzymaj. Modliszki, które Tobiaszek kupił i przyszły ile? Dwa dni temu? Staram się powiększyć. Gdzie jest? Pokaż mi, gdzie jest. Do góry. Tu są muszki. Tu jest. A dwie tu są. Trzymaj. Trzymaj, bo ja nie mam jak zbliżyć. Teraz ja tu postaram się powiększyć. O, widzicie? Tu jest jedna. Tu jedna. A tam druga. I one jedzą muszki. Tak, Olu, tak, Tobiaszku? Tak. Dobra, no to tyle, bo zjedzą nas motyle chyba. Wystarczy. Piszcie w komentarzach, czy podoba wam się pokoik Tobisia, czy nie, czy chcielibyście mieć taki, czy inny. Jeszcze pokażę wam tylko muszki, które nie latają. To są muszki, owocówki, które w jakiś sposób są zrobione, że nie latają, nie wiem jak, ale tego się dowiemy. No to co, Olusiu? Pożegnaj się z widzami. Pa, widzowie. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Do zobaczonka. Pa. Tobiś, pożegnasz się? Pa, pa. Ale z jakimś humorem. Chociaż machniesz ręką. O, super. Pa, pa. Dobra, no to nioro, nioro. Nioro.